Dosyć często słyszę, jak ktoś mówi takie słowa: a na co to wszystko? Wszystko to w ogóle bez sensu. Po co to człowiek tak się męczy? To i tak wszystko na nic. Jest w tych słowach dosyć dużo jakiejś rezygnacji, jakiegoś rozczarowania, takiego poczucia, że no rzeczywiście niekoniecznie widzę sens tego wszystkiego, co robię i tego wysiłku, który podejmuję. Trochę tak jak w dzisiejszym czytaniu, kiedy słyszymy właśnie: próżno zużyłem me siły, niepotrzebnie. I rzeczywiście tak jest, bo jeśli próbujesz walczyć o własnych siłach, jeśli próbujesz życie jakoś przeżywać swoimi możliwościami, trzymać je w swoich rękach, to rzeczywiście dobrze, że się rozczarowałeś, bo to, co podpowiada nam dzisiaj Słowo Boże, to to, że Pan Bóg chce cię kształtować, że to On cię powołał, że to On zna twoje imię, że to On wie, kim chce cię mieć, że to On wie, jak cię poprowadzić w rozwoju, aby cię uczynić światłością dla pogan. I o ile będziesz chciał walczyć sam, o własnych siłach, o ile będziesz się zmagał w swoim życiu właśnie tylko w oparciu o twoje ludzkie możliwości, to prędzej czy później dojdziesz do takiego momentu rozczarowania, że to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu wtedy, jeśli walczysz sam, ale jeśli pozwolisz, by Bóg w tobie walczył, jeśli całe swoje siły zwrócisz w Jego stronę, pozwolisz, aby On cię prowadził, odpuścisz sobie pewne rzeczy, odpuścisz sobie to, co tak usilnie próbujesz po ludzku zrobić, to, o co tak po ludzku zabiegasz. Jeśli to sobie odpuścisz, zobaczysz, jak Bóg będzie w tobie działał.